Dzień dobry, zapraszam Państwa na transmisję meczu GKS Wikielec kontra Polonia Warszawa w 22. kolejce trzeciej ligi grupy pierwszej. Na tę transmisję serdecznie Państwa zapraszają Szymon Przedpełski. oraz Pieczara. Tak jest, no, bramka za bramką, wpada do siatki, szuka piłka Krystiana. Zobaczymy, czy dzisiaj też go w tym polu karnym odnajdzie. No i zaczął Krystian Pieczara ze środkowej strefy boiska. Widzieli Państwo skład drużyny gospodarzy, drużyny Grze kombinacyjnej. teraz Marcin Bochenek wyrzucił piłkę z autu, ale gdzieś tam udało się tę piłkę odzyskać piłkarzom Wikielca. Już lewą stroną przemieszczają się właśnie podopieczni Klimka. Jest piłka w polu karnym i próba takiego uderzenia z dystansu, natomiast trafia przez zawodnika GKS-u. I z lewej strony wznawia Grzesiek Wojdyga. Opanował piłkę Cezary Sałczek, przedłużył do Marczaka. Marczak oddaje piłkę Wojdydze. Wojdyga, czy decyduje się na środkowanie? Tak jest, jest w polu karnym piłka, ale połapali się w tym wszystkim piłkarze GKS-u. Ale nie potrafią oddalić zagrożenia od własnej bramki, a świetnie się w tym czuje Polonia. I Marcin Bochenek, dobra próba, żeby nie zamachnąć zbyt odważnie na piłkarza Wikielca, więc sędzia to puścił. Teraz bardzo dobry przerzut Marcina Kluski, świetnie sklejona piłka przez Bartka Wiśniewskiego, który centruje w pole karne w ręce bramkarza, który wypuszcza piłkę. Teraz Krystian Pieczara, Marczak nad bramką, ależ to była sytuacja. Krystian Pieczara. W pole karne Bartka, czy może jednak krótko wymieni tę piłkę nasz skrzydłowy. Długie wznowienie w pole karne, skaczą tam piłkarze Wikielca, Sałczek do Marczaka, Marczak za pole karnego, jest gol, jest bramka, jest 1 do 0, 24. minuta spotkania, obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. Pięknie zgrał tą piłkę Sałczek do Mariusza Marczaka. Serca zawodników gospodarzy może się obrócić na naszą niekorzyść, ale te myśli od siebie oddalamy jak najdalej i walczymy dalej o komplet. Tak, mamy tą kontrolę, ale musimy też mieć z tyłu głowy to ostatnie spotkanie z Turem, gdzie też właściwie mieliśmy kontrolę, ale może o tym zaraz, bo Cezary Sałczek jest w rogu pola karnego, opanował piłkę, szuka miejsca do strzału, nie znalazł go, ale uderza Marcin Gawron i znów duże problemy, mimo że to nie. To, aby uzyskać trafienie. Marcin Kluska tym razem, pierwszy raz on centruje z rzutu rożnego w tym meczu. Dośrodkowanie i 2 do 0 dla Polonii. Co się odwlecze, to nie uciecze. Bramkę zdobywa Przemysław Szabat. Sędzia nie chciał dać karnego. No to strzelamy z rzutu rożnego. Tak jest. W graniu Mariusz Marczak, który teraz szykuje się być może nawet do uderzenia. Krystian Pieczaro ostatecznie zdecydował się na uderzenie i piłka w rękach Malanowskiego. No. Polonia bardzo dobrze radzi sobie w ofensywie, kiedy właśnie wejdą już nasi ofensywni gracze na taki luz, większy rozgrywania piłki, tak jak teraz Mariusz Marczak. Zobaczmy, ma mnóstwo miejsca. Bartek Wiśniewski, on również i zagranie do Krystiana Pieczary i 3-0. Krystian Pieczara z najbliższej odległości, właściwie tuż sprzed bramkarza, sprzed linii, wpakował tę piłkę do siatki i to jest już pewne prowadzenie naszej drużyny. Coś nieprawdopodobnego. No już wcześniej nasi piłkarze dali nam tutaj próbkę do Krystiana Pieczary, ale odzyskują gospodarze i to oni będą budowali teraz swoją akcję. Lewą stroną boiska starają się przemieścić. Ładnie wymienili piłkę z pierwszej, zagrania z pierwszej piłki. Jest piłka w naszym polu karnym. Oni tam groźnie padali zawodnicy GKS-u Wikielec. Lobować w tej sytuacji Janka Balwejdera. Zachował się uczciwie i ten wznawia grę. Bochenek, Zych. Patryk Zych w trochę nowej roli, bo jak na jesieni wchodził na boisko, to raczej oglądaliśmy go jako środkowego napastnika. W tej rundzie właściwie za każdym razem wchodzi na skrzydło. A teraz pomknął do tej piłki Mateusz Małek, ależ się pomylił Mały. Naprawdę wywalczył tą piłkę, no doskonałe to było. Uda się to w tym spotkaniu. Marczak na pole karne. Marczak skakał tam Przemysław Szabat, jest bramka, jest gol. 4 do 0. To już powinien być koniec spotkania. Sędzia za chwilę powinien odgwizdać koniec meczu, bo no, mecz ewidentnie.